Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Między niebem a piekłem. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. No i co ja chciałam powiedzieć? Byłam zbita z trapu, bo widziałam okno. Przyjechali, przepraszam. Halo. Cześć. Witam. Przepraszam kamerę. Będziemy nagrywali teraz i będę mówiła, co chcę, żeby wszyscy robili. To znaczy, będę prosiła. Ona ładnie pisze, pisała już w szkole podstawowej, śpiewała w chórze. Jak poszedłem w 9 klasie na wywiadówkę, ona sobie taką opinię wyrobiła, że aż miałem łzy wzruszenia, jej zaangażowania. Na każdego dnia chodziła do nauczycieli, nawet zna koty, psy, nauczycieli, jak ma imiona. Ona nawet była w radzie szkolnej do pomocy dla młodszych. Scenariusz już miałeś gotowy do tego projektu, czy ktoś pisał ten scenariusz? Ja piszę, a moja przyjaciółka Misia będzie grała, mój kolega będzie kręcił, a ja będę takim narratorem, ale nie gram, ale słuchacie mój głos. No, ta cisza jest fajna, bardzo, bardzo miła jest, bardzo jakikolwiek problem masz, to ona może nawet 3-4 godziny na telefon być, powiedzieć ci, że wszystko jest okej, że wiesz, że nie musisz się martwić, że po prostu zawsze tam jest, jak potrzebujesz coś, jak bardzo miła, bardzo fajna. I Patrycja taka jest, ona jest taka otwarta, ona na przykład w szkole nauczyciele ją wszyscy bardzo lubią, bo ona jest bezpośrednia. Ona czasami tak nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji pewnych rzeczy i chce być taka dobra i otwarta dla wszystkich. I taka jest, ona by ostatnie pieniądze, kiedyś też przyszła, mówi, mama, czy masz $20? Ja mówię, po co ci $20? A ona mówi, bo wiesz, jest taki kolega u mnie w klasie, który mama jest na Welfrze i on zawsze chipsy tylko je na lunch. To ja bym mu dała te pieniądze. Ja mówię, no Patrycja, wiesz, ja mogę zrobić kanapkę, nie, jak chcesz. No i taka jest nasza córka. I czasami aż nas zawstydza, bo ona jest otwarta, szczera i pojmuje wszystko bardzo w sposób, przez serce. Kiedy my patrzymy tak bardziej realnie i z wyrachowaniem na inne rzeczy. Jest uśmiechnięta, jeździ na wózku i ciągle uśmiechnięta. Jak chodziła do szkoły podstawowej, była jedynym dzieckiem na wózku. Dla niej szkoła zamontowała windę. Takie wymogi były. Jej klasy zawsze trzymano na parterze ze względu na nią. Po skończeniu szkoły podstawowej dostała nagrodę cywilną za zaangażowanie. Ona ma tyle serca do innych ludzi. Tak o innych ludzi. Jest dla mnie wzorem zaangażowania. Każdego dnia tyle mogę się od niej uczyć, co jest to największy dar Boży, jaki mogłem dostać. To mogę powiedzieć. Projekt nie jest wesoły, ale mam nadzieję, że dotrze do ludzi, nie? To jest o dziewczynie, która zabiera sobie życie i przyjaciółka czyta jej pamiętniki i właśnie to. Ja jestem jej najlepsza koleżanka i ja przyszłam od jej pobrzeg teraz do jej pokój i tam jest pamiętnik, co ona pisała, wszystkie listy i takie rzeczy różne, no to ja to czytam i pierwszy raz nie wiedziałam w ogóle, że ona była taka smutna i takie rzeczy się działy w jej życiu, że tak czuła się sama dużo razy i że nie byłam tam dla niej, kiedy ona mi potrzebowała i to jest dlaczego wykonałaś. Nasza córka urodziła się wczesnym wcześniakiem, bo urodziła się w 27 tygodniu ciąży. 2 tygodnie po jej narodzeniu lekarze wezwali nas i powiedzieli nam, że Patrycja urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym i w zasadzie nie wiedzą, jak będzie wyglądała jej przyszłość, ale nie gwarantowali, że będą chodzić. Co do rozwoju psychicznego też mieli pewne zastrzeżenia, ale mówili, żeby ją obserwować i w zasadzie rodzice najlepiej wiedzą, jak to będzie. Przyprowadziliśmy ją po 3 miesiącach, 2 tygodniach spędzonych w szpitalu do domu i wyglądała jak każdy inny niemowlak. Ale w miarę tak, kiedy osiągnęła 6-7 miesięcy, zauważyliśmy, że w zasadzie jest opóźniona w rozwoju fizycznym.
No i potem to się pogłębiało. Przychodziłem z pracy, następny czas spędzałem z córką, godzinami na podłodze bawiąc się z nią, ucząc raczkowania, robiąc różne ćwiczenia. Godzinami przed spaniem ona w łóżku leżała, ja opowiadałem historie, które często wymyślałem, śpiewałem. No, ona, praca ona. Irena robiła jeszcze więcej z nią ćwiczyła, ale ja się musiałem tego zmuszać. Ja nie byłem w stanie swojemu dziecku cząstki samego siebie dać. Zawsze starał się kupować dobre rzeczy, filmy, żeby pokazać się, że jest dobrym ojcem, ale jednak nigdy go tak nie cieszyło, aby być z nią. Mogę to wiedzieć. A dlaczego akurat zdecydowała się o czymś takim stworzyć film? Może dlatego, żeby pokazać ludziom, że wielu ludzi ma takich problemów, a inni na przykład nie dostrzegają, bo ta przyjaciółka nie dostrzegała tego problemu i dopiero się o tym dowiedziała, jak czytała jej pamiętniki, nie? Że musimy dostrzegać to u ludzi, że nas potrzebują. To, co spotkało nas, to dla mnie było naprawdę wielkim ciosem, dlatego że nie mogłem po prostu pomóc, chociaż tak bardzo chciałem i kochałem swoje dziecko. Ja mi wtedy alkohol nie pomagał po prostu. Miałem butelkę, co pewien czas wychodziłem do sąsiedniego pokoju, pociągnąłem kilka łyków i tak dzień po dniu ciągle ona i praca. Mój mąż zaczął wtedy naprawdę dużo pić. On nie chodził do barów, on nie upijał się gdzieś tam z kolegami, a przychodził i pił w domu. Także niewiele ludzi wiedziało, tylko najbliżsi przyjaciele, co jest. Przychodził z pracy i pił, czasami nie wysiadając jeszcze z samochodu. Wyjmował butelkę i usypiał w samochodzie. Wychodził do ogrodu i tam też, pracując w ogrodzie, upijał się. Patrycja dorastała i w zasadzie nie zdawała sobie sprawy przez dłuższy okres czasu, co dzieje się w naszej rodzinie, w naszym małżeństwie. Myśmy ją tak chroniły nawzajem, moja teściowa i ja. Jeżeli mój mąż był pijany w jednym pokoju, myśmy szły z nią do drugiego pokoju, tak żeby ona nie widziała ojca pijanego. Wszystko jest okej. Okay. Ja zapomniałam, czy masz może czarną kurtkę? Bo ja zapomniałam czarną kurtkę? Bo to ma być coś czarnego? Nie wiem, czekaj, zobaczę, czy mam coś czarnego. Here's my dad's stuff. Tutaj są rzeczy mojego taty, to chyba nie. A co są twoje? Oj, nie, to są rzeczy mojego taty. A ja już zupełnie żyłem w swoim własnym świecie. Wyglądało to tak, że wracając z pracy, mniej więcej o godzinie 4, w pół do 5, miałem już w bagażniku butelkę. Często kradłem alkohol, żeby nie zobaczać swojej rodziny, takie właśnie miałem pojęcie. I czekałem na końcu ulicy, aż Irena wyjedzie do pracy. Ja wtedy przyjeżdżałem, już mieliśmy kogoś do... kto był z Patrycją, a więc po prostu ja szedłem do ogrodu i pracowałem w ogrodzie latem. Mamy jeszcze basen, to więc czyściłem, w domu robiłem porządki. Pracowałem i piłem, i się upijałem, i potem biegłem po następną butelkę i po prostu przy drugiej butelce już padałem, że ona przychodziła z pracy i ja już byłem w odlocie, a więc ten alkohol, który ona znalazła, wylewała tu dwa się do zlewu w kuchni, także to jest bardzo drogi zlew, wiele tysięcy dolarów kosztuje ten zlew. No rano się budziłem i szedłem do pracy. So I'm wearing a black jacket, right? Yes. And I'm going to be sitting at your desk with yes. your diary. And Dominic, is there any possible way you could do a voice over? I thought you were doing the voice over. Yeah, I'm doing the voice over. Pobudził nam się o wiele lepiej niż innym, dom własny, dwa samochody, wyjazdy na wakacje i wyjazdy do Polski częste. Nikt by nie powiedział, mieliśmy na początku dużo przyjaciół, nikt by nie powiedział, że w naszym domu coś złego jest. Ja nie straciłem zdrowia, nie straciłem materialnie nic wskutek swojego picia. Pieniądze piłem najtańszym kosztem, jak to jest możliwe. Oprócz tego bardzo nauczyłem się bankowości, wielu rzeczy. Przyjeżdżając do Kanady nic nie wiedzieliśmy o życiu w normalnym świecie. Hipotek, lokowania pieniędzy. Ja to wszystko robiłem. Ciągle bardzo duży procent myśmy inwestowali. Żyło nam się bardzo dobrze. Nie było widać, że jakikolwiek problem jest. Ale z biegiem czasu coraz mniej ludzi nas zapraszało, coraz mniej ludzi było u nas. I'm not actually there, but it's like you read it and you read my thoughts, right?
Z całego serca nienawidziłam go. I w zasadzie życzyłam mu wszystkiego najgorszego. I to było takie uczucie, które zawładnęło mną i moim sercem, że nie potrafiłam zrozumieć, że on też bardzo cierpi, że on jest też chorym człowiekiem i że on z tym nie potrafi sobie poradzić. Ale mój gniew i mój ból i ta straszna nienawiść do niego była, po prostu nie potrafiłam dojrzeć jego potrzeb. Czułam się, że jestem krzywdzona. Oczywiście dochodziło do takich słownych potyczek między nami, bo wiadomo, w zdenerwowaniu ja powiedziałam i mój mąż powiedział złe rzeczy. Ale nigdy nie było fizycznej przemocy w stosunku do mnie czy do naszej córki. Były takie bardzo ciężkie chwile, szczególnie kiedy córka musiała zostać z moim mężem i wtedy zauważyliśmy, że ona się go boi. Boję się z nim zostawać. Wolała być z obcymi ludźmi niż z nim. Nie wiedziała, nie zdawała sobie sprawy z tego, dlaczego tak się dzieje, ale widziałam, że zaczyna się go bać. A te pamiętniki, to do treści tego filmu coś czerpałaś ze swoich pamiętników, piszesz swoje własne, czy nie? Kiedyś pisałam codziennie, ale teraz nie mam zbyt dużo czasu, bo szkoła i tak dalej. Nie wiem, czy dla ciebie to było interesujące, o tym nie mówiłam, bo to nie jest taki przyjemny temat, bo sytuacja w domu, mój ojciec dużo pił i też miałam takie chwile, w których chciałam odebrać swoje życie, chociaż to jest trudno, bo jestem na wózku, to jak ja mogę sobie odebrać życie? Nawet gdyby chciałam, możliwości są ograniczone, nie? Patrycja wtedy już zdawała sobie sprawę z tego, co jest w naszym małżeństwie. Zaczęła być taką bardzo wrażliwą dziewczynką, taką na słowa, na gesty, na zachowania, na podniesiony głos reagowała tak w sposób nerwowy i to była taka moja troska. W zasadzie cała moja uwaga skupiła się na Patrycji. Patrycja nie chodziła, wymagała bardzo dużej różnorodnej terapii. Dzień wypełniony był zajęciami z Patrycją i ona była tym moim takim celem. Już w zasadzie nigdzie nie chodziliśmy razem. Nasze małżeństwo przestało istnieć. Nic, ani w sensie fizycznym, ani emocjonalnym, ani oczywiście duchowym. Irena zostawała ze mną tylko ze względu na Patrycję, bo ciągle przynosiłem pieniądze i jednak podejmowałem decyzje finansowe, normalnie funkcjonowałem. I doszło do momentu, kiedy mój mąż po prostu tracił przytomność i któregoś dnia podjął decyzję, żeby iść na pierwsze leczenie odwykowe tutaj do takiego ośrodka. I to takie, dało mi taką nadzieję, że być może mój mąż będzie starał się. Pojechałem na 3,5-tygodniowy obóz rehabilitacyjny. I po skończeniu tego, po przyjściu do domu nie piłem, nie wiem, 2 miesiące, miesiąc. I zacząłem znów ponownie pić i to już naprawdę było bardzo, bardzo zły okres był. Po prostu piłem, pracowałem, piłem, nie miałem relacji z nikim. Ciągle nie mogłam się z tym pogodzić, że ona jest dzieckiem niepełnosprawnym. Sprawiało mi to strasznie wielki ból i taką pretensję miałam do wszystkich i takie zadawanie sobie pytania, dlaczego Patrycja, dlaczego ja, dlaczego my, dlaczego mój mąż jest alkoholikiem, dlaczego moja córka jest niepełnosprawna. Kogo to jest wina, czy ja w czymś zawiniłam, czy mogłam tego uniknąć. I płacz do poduszki, i takie nie, walka z myślami. Nie wdałam się, czy, jak się mówi tripod? To jest statyk. No, po włosku, bo musimy mieć jakiś sposób, żeby kamera nie kręciła się wokół, bo wtedy mój nauczyciel wpadł mnie w histerię, bo on tak nie chce, żeby nic... Zdecydowałem się ponownie na to, żeby iść do ośrodka rehabilitacyjnego. Byłem poza Toronto. Naprawdę
bardzo chciałem, żeby tym razem się udało i... To była taka dla mnie nadzieja. Myślałam, że potrafią mu ludzie tam pomóc. Kiedy wyszedł stamtąd, widziałam w nim zmiany, że chce przestać pić, że chce być dobrym mężem, że często rozmawialiśmy. Wtedy zdałam sobie sprawę po raz pierwszy, że alkohol jest dla niego takim samym wrogiem, jak i dla mnie, tylko że on sobie z tym nie potrafi poradzić. I zaczęliśmy tak naprawiać nasze relacje, ale nie trwało to długo. Dominik bardzo dobrze obsługuje kamerę. No, jeszcze musimy tylko włożyć muzykę i listę płac. Right? Listę płac jeszcze musimy wsadzić, nie? Credit. Listę płac? Credit. Oh, no. Credit. Literki na końcu filmu. Yeah. I wszystko. I któregoś dnia zadzwoniła do mnie taka pani, która była terapeutą w tym ośrodku. I zadzwoniła do mnie i spytała się, czy ja bym nie chciała chodzić na spotkania Al-Anonu. To jest dla takie spotkania, które prowadzone są dla rodzin, bliskich, przyjaciół, alkoholików. Ja jej odpowiedziałam, wie pani, ale to nie ja jestem chora, tylko mój mąż jest chory. I ona zwróciła mi uwagę wtedy na taki bardzo istotny fakt, który do tej pory nie zdawałam sobie sprawy. Wie pani, nie tylko pani mąż jest chory, ale cała wasza rodzina jest chora i musicie się wszyscy leczyć. I nauczyli mnie tam żyć obok mojego męża. To znaczy nauczyli mnie żyć, jak żyć z alkoholikiem, ale nie żyć z nim. To znaczy jak zacząć troszczyć się o swoje życie i życie córki, żyjąc obok alkoholika. Znam kobiety, które to robią po 20-30 lat, ale w moim wypadku przekonałam się, że było to ponad siły. Mój mąż wrócił do alkoholizmu, zaczął pić i wróciło do starych zwyczajów, że... on pił, ja pracowałam. No, jest okej. Okay. No to i potem kończy się, jak to kończy się, że... Że ty potem mówisz, że myślałam, że moje przyjaciółki śmierci to było taka smutna rzecz, ale nauczyło mnie, że mogę pomóc innym ludziom w podobnych sytuacjach i taka, you know, reflection. Wtedy widział, że ja zaczynam żyć swoim życiem, niezależnie od niego. Potrafiłam sobie poradzić z pracą, potrafiłam znaleźć osobę do Patrycji. Zaczęliśmy żyć osobno. Ja myślę, że on wtedy się zaczął bać, że być może odejdę od niego. Czasami właśnie tak mówił, szantażował się nas, że zabije się, czy tam w któregoś dnia nawet próbował się otruć. Zdaję sobie sprawę, w jakim terrorze ona żyła. Ona była na skraju załamania nerwowego. Uratowało ją chodzenie do Al-Anon, organizacji dla rodzin alkoholików. Ona była taką kurką domową, taką bez charakteru, a potem się tak zmieniła, że ja stwierdziłem z przerażeniem pewnego dnia, że ona bez mnie już może istnieć, ale ja bez niej nie mogę istnieć. Kończymy? Nie powinno być długo. 5-10 minut może, bo jeszcze muszę coś dodać, żeby było dłuższe, to może ta jej przemowa i ja tam wszystko mam zapisane w głowie. Mieliśmy takiego terapeutę z Polski, który przychodził do niej, z którym po pewnym czasie zaprzyjaźniliśmy się. I ja tak zaczęłam mu się zwierzać z naszej sytuacji rodzinnej i w pewnym momencie mówię do Marka, bo tak miał na imię. Mówię do Marka, że mój mąż jest w ośrodku odwykowym. I on tak zaczyna mnie wypytywać o naszą sytuację i mówi do mnie w pewnym momencie, czy chce, żeby, czy mógłby mój mąż posłuchać takich kaset, na którym była historia człowieka, alkoholika, któremu Bóg pomógł wyjść z alkoholizmu, którego uleczył. I mój mąż przysłuchał te kasety. Potem Marek zaprosił nas do kościoła, zaprosił moją córkę na takie przedstawienie w kościele. Mój mąż poszedł do kościoła z córką i zaczęliśmy chodzić tam. Usłyszeliśmy o Bogu, że Bóg może uczynić cuda w życiu człowieka, może go uleczyć, może mu pomóc. I mój mąż chwycił nas wszystkich za ręce i wyszliśmy na środek wtedy. Ludzie zaczęli się za nas modlić. I łzy zaczęły mi strasznie płynąć z oczu, nie mogłam tego zahamować. I zauważyłam, że mój mąż też jest bardzo wzruszony i płacze.
Wróciliśmy do domu i mój mąż powiedział, że już nie będzie pił alkoholu, bo został uleczony, że Bóg go uleczył. Ani on nie mógł sobie poradzić z alkoholem, ani ludzie, którzy byli do tego powołani. A tu w jednym momencie mój mąż stwierdził, że już nigdy nie będzie pił alkoholu, że nie czuje tego głodu alkoholowego, że nie musi już pić. I ja zamiast się śmiać, ja mu uwierzyłam i wiedziałam, że to jest prawda, że tak się stanie. Gdyby ktoś wcześniej mi o tym powiedział, to bym nie uwierzył, ale ja to przeżyłem. Mnie Jezus się objawił w ten sposób, że mnie uzdrowił. Gdyby on mi to powiedział może 6 miesięcy wcześniej, kiedy przyszedł z odwyku, że on już więcej nie będzie pił, to ja mu nie wierzyła. Ale w moim sercu też powstało takie przekonanie, że mój mąż jest uleczony, że nie będzie pił. I ta pewność dała mi takie siły, że mogłam iść do pracy i wracałam z pracy, wiedząc, że mój mąż nie jest pijany. A nie chcesz czegoś na... Nie, no babcia mam co. A dobrą zupę nam Irena ugotowała. Tak? My nie chcemy. No, jedliśmy, okay. Ale dziękujemy. Okay. Mi się coraz lepiej mówisz po polsku. Od tamtej chwili minęło ponad 6 lat i mój mąż nigdy nie wypił kieliszka. Wyjeżdżaliśmy do Polski, trafialiśmy do środowiska, w gronie ludzi, gdzie alkohol był pity i mój mąż nigdy nie poczuł chęci napicia się. Nie wiem, czy była to jakaś walka w nim, ale wiem, że Bóg mu dał siły, że nie potrzebował już tego, że nie musiał pić, że zostało mu zabrane to. I przebaczyliśmy sobie nawzajem i zaczęliśmy z sobą rozmawiać i wiele rzeczy, o których w ogóle nie wiedzieliśmy, powiedzieliśmy sobie, tak, oczyściliśmy nasze stosunki. I w zasadzie wtedy rozpoczęliśmy takie nowe małżeństwo w wieku już takim dorosłym. To, że zaczęliśmy żyć jak dobre małżeństwo, jak kochający się ludzie, zmieniło również Patrycję. Stała się znowu bardzo pogodną dziewczyną i wszyscy widzą ją jako bardzo pogodną, roześmianą. Chociaż wiadomo, że ma swoje problemy i ma swoje ciężkie dni. Ale dla niej to było takie coś wspaniałego, że widziała dwóch rodziców. Ona bardzo kochała mojego męża, ona bardzo kochała swojego ojca. Nawet jak się go bała, był jej kochany tatuś. I to dało jej takie naprawdę chęć życia. Non-stop techniki rehabilitacyjne. A w tej chwili wiele rzeczy sama robi, ale to jest dzięki ciężkiej pracy. Kiedyś nie potrafiła ręką ruszyć, teraz pisze, to jest 15 lat jej ciężkiej charówki. W szkole podstawowej to Irena przychodziła na lunch i zawsze i Patrycja ćwiczyła z nią w chodziku w sali gimnastycznej, ćwiczyła z nią i chodziła. Patrycja cały czas musi ćwiczyć, musi mieć terapię i my musimy to egzekwować i ona to musi robić, jeżeli chce utrzymać swoją sprawność fizyczną na tym punkcie. I nie jest to łatwe. Jak każde dziewczyny w wieku 16 lat, jej koleżanki chodzą na zakupy, chodzą do kina, a ona jest w dużej mierze zależna od nas. Ale jest coraz bardziej samodzielna, potrafi się poruszać, ma wózek elektryczny, potrafi się sama poruszać, iść na zakupy. Wierzymy w to, że dojdzie do tego, że będzie samodzielna. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale wierzę, że Bóg tak wszystko przygotuje dla niej, że będzie mogła żyć życiem pełnym radości. Na pewno ma cechy charakteru, które jej pozwalają na to, żeby żyć wśród ludzi. Tu w Kanadzie jest tak wspaniały system, że poza obowiązkowymi przedmiotami buduje się w szkole średniej samemu program, jakie przedmioty się chce. I z każdym z tych przedmiotów jest na 3 czy na 4 poziomach. I w zależności od tego, jakie się ma zdolności, to się wybiera różny poziom. Na przykład Patrycja ma problemy z przedmiotami ścisłymi, z matematyką, z nauką, no to ona wybiera je na poziomie minimalnym. Ale na przykład angielski, humanistyczne przedmioty, ona bierze na poziomie akademickim, czy na poziomie najwyższym i ma 85, 80, 90%. Wczoraj z Ireną były w Brytyjskiej Kolumbii, w Vancouver na takiej misji.
chrześcijański do Polaków. I tam Patrycja właśnie pierwszy raz pojechała i wróciła bardzo podekscytowana i bardzo jej się podobało. Właśnie opowiadała o grupie młodzieżowej, o tym, jakie to jest ważne, żeby być zaakceptowanym, żeby być razem. Z tego, co wiem, pragnie właśnie pracować, być psychologiem albo socjologiem, pracować z ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Okay, we'll see you next week. Okay. Bye-bye. Bye. Będziemy. Okay. Bye-bye, Patricia. Bye-bye. I'll miss you. Jest to na pewno takie coś, co pozostaje w sercu i wzbudza ból. Bo na pewno jak wiele marzeń, każdy z rodziców ma marzenia w stosunku do swoich dzieci. I tak myśmy mieli takie marzenia, kiedy Patrycja jeszcze nie było na świecie. I różne rzeczy sobie wyobrażamy. Czasami marzymy, żeby wyjechać do ciepłych krajów, a budzimy się i jesteśmy gdzieś tam na Antarktydzie, gdzieś z minus 40, 60 stopni. Tak jest w wypadku, nasze marzenia były marzeniami, a że Patrycja nie wypełniła tych marzeń, to były nasze marzenia, a teraz mamy zupełnie inne marzenia w stosunku do niej. Patrycja jest dla nas największym skarbem, że nie jest dla nas ciężarem, bo czasami jej się wydaje, że jest dla nas ciężarem. No, bo musimy to zrobić, bo musimy tam zrobić, bo ona tego nie potrafi. Kiedyś Boga nienawidziłem, przeklinałem, złorzeczyłem, jak się urodziła. Teraz dziękuję Bogu za nią, bo to jest... Bóg przez nią uczy mnie i wielu innych ludzi. Kiedy widzę, jak Patrycja wyjeżdża do szkoły, jak przyjeżdża po nią autobus i wyjeżdża, tak dziękuję Bogu, że jesteśmy w tym kraju, że ona może chodzić do szkoły, że w tym całym jej kalectwie jest taka wspaniała, taka dzielna, że Bóg jej dał takie wspaniałe serce, że jest taka otwarta dla ludzi, że jest takim naprawdę naszym przykładem dla nas, przykładem dla wielu. Nauczyła nas wielkiej pokory. Zaczęliśmy widzieć nieszczęście ludzkie w zupełnie innej perspektywie. Zaczęliśmy spostrzegać potrzeby innych ludzi. Obracając się wśród ludzi, którzy mają takie same potrzeby, którzy mają dzieci niepełnosprawne, zauważyliśmy, że można żyć radośnie, mając dziecko niepełnosprawne. Patrycja jest dla nas najdroższym skarbem. Zawsze jej to powtarzamy. Teraz jestem misjonarzem, byłem już na 7 misjach, co roku wyjeżdżam, raz, dwa razy, płacę sam za bilety. Jeszcze kilka lat temu, gdyby ktoś mi o tym powiedział, to bardzo bym się zdenerwował, że mogę wydawać w ten sposób pieniądze. Więc jeżdżę, byłem w Brazylii, w Australii, w Polsce, byłem w Europie Zachodniej. Jeździmy na południe do Parana albo Santa Catarina. Jest tam, są ciągle miejscowości, że 60-70% ludzi z polskiego pochodzenia. Przywozimy lekarstwa, również pomagamy finansowo z miejscowymi kościołami, zostawiamy w sklepach pieniądze dla nich na kupowanie jedzenia. A więc jeżdżę w tej chwili i opowiadam o tym właśnie, co się stało, kim byłem, co się stało i kim teraz jestem. Moje życie też ogranicza się w tej chwili do domu i do pracy, ale jest to teraz zupełnie inaczej. Jest to tak jak różnica między niebem a piekłem. To Patrycia, to pójdziesz do swojego pokoju, tak? Ja jeszcze muszę zrobić tu kilka rzeczy. No to proszę. Jak co potrzebujemy, to zawołaj. Okej. Okay. Jeszcze wszystko zrobiliśmy, jeszcze tylko muzykę i... A mama mówiła, że masz coś jutro, masz civic, coś. Ta modlitwa napisana przeze mnie, kiedy miałam 12 lat, 4 lata temu. Drogi Boże, dziękuję Ci za świat i wszystkie jego skarby. Dziękuję Ci za podarowanie mi mamy i taty, którzy troszczą się o mnie i kochają mnie oraz zachęcają mnie wtedy, kiedy naprawdę potrzebuję zachęty. Dziękuję Ci za życie, gdyż Ty jesteś dawcą życia. Dziękuję Ci za fokan, bo Ty jesteś tym, który zaopatruje. Dziękuję Ci za dom, który mi dałeś. Dziękuję.